fragment z Ewangelii świętego Mateusza, 9 rozdział. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wiele razy Jezus mówi słowa: pójdź za mną. Tutaj mają one szczególną wagę, bo oto Mateusz celnik ma zostać apostołem. Taki niegodny człowiek, taki pogardzany przez innych ludzi grzesznik, celnik, on ma iść za mistrzem? Taki ktoś, absolutnie z dna życia społecznego, pogardzany, oszust i tak dalej, on został wybrany na to, żeby być jednym z 12 głównych świadków życia i nauki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To absolutnie nie jest czymś zwyczajnym. To zadziwia. Jezus wyjaśnia bardzo krótko swoją postawę, ten swój wybór. Mówi, że szuka tych, co potrzebują lekarza. On chce być dla nich lekarzem, ratunkiem, a nie bezlitosnym sędzią, co czyha tylko, by im udowodnić winę i to, jak są źli. Szansa, jaką daje Jezus celnikowi, to szansa dla nas wszystkich. On nas nie skreśla. On nie odrzuca na bok, ale przygarnia. Okazuje wyjście, drogę odmiany. A przy tym możemy nie tylko sami się zmienić, sami zacząć nowe życie, ale też wielu innym ludziom pomóc. Maryjo, Ty jesteś nam pomocą. Wyniesiona tak przez Pana jesteś z nami, grzesznikami. Jak trzeba, to płaczesz nad nami. Jesteś ucieczką grzeszników. Tak, Ty, Maryjo, prowadzisz mnie do spotkania z Jezusem. On, Twój Syn, okaże mi drogę wyjścia, gdy się pogubię. Módlmy się w różańcu o łaskę spotkania Jezusa dla wszystkich, co są zniewoleni pieniądzem, władzą, karierą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.